Bardzo często kupując, nie wiemy, czy jesteśmy w konkretnej sytuacji konsumentem, czy też i nie. A informacja taka jest dla nas niezwykle istotna. Konsumentem jesteśmy wtedy, kiedy dokonujemy czynności prawnej, czyli inaczej zawieramy umowę z przedsiębiorcą i umowa ta nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. I dla przykładu, wyobraźmy sobie, że zawodowo zajmuję się pielęgnowaniem ogrodów swoich klientów. Jeżeli kupuję akcesoria ogrodnicze i wykorzystuję je do tego, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą, w takim wypadku konsumentem nie będę. Ale jeżeli dokładnie te same przedmioty wykorzystam u siebie w prywatnym domu, wtedy mam jak najbardziej status konsumenta, ponieważ nie ma tego bezpośredniego związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy konsumenckie. W ramach zmian m.in. rozciągnięto ochronę konsumencką na niektóre kategorie przedsiębiorców. Ale ważne jest, że przedsiębiorca, który jest objęty taką ochroną konsumencką, wcale konsumentem nie jest. I o tym również trzeba pamiętać. To, co istotne, czyli świadomość, czy jesteśmy konsumentem, czy nie, mówi nam, czy przysługują nam prawa chroniące, szczególnie chroniące właśnie konsumentów, czy nie. Tymi prawami są przede wszystkim możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, w sytuacji, jeżeli kupujemy produkt na odległość. Są to sytuacje szczególnej ochrony informacyjnej, czyli przedsiębiorca powinien jasno, czytelnie poinformować nas, co sprzedaje, jak sprzedaje. I tutaj też jest szerokie pole do podpisu dla konsumentów. No i przede wszystkim mamy możliwości reklamacyjne, które również chronią konsumentów. Tak naprawdę od 1 stycznia 2023 roku, w momencie, kiedy zmieniły się przepisy, została wprowadzona, można powiedzieć, szczególna kwestia związana właśnie z informowaniem, czyli platformy handlowe w jasny i czytelny sposób winny zaznaczać, czy my jako konsument jesteśmy faktycznym konsumentem, czyli z kim dokonujemy tak naprawdę transakcji sprzedaży. I to jest też bardzo ważne. Konsumencie, konsumuj rozsądnie.